Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś jak widzicie po tytule otworzymy sobie wspólnie kalendarz adwentowy. I jest to taki pierwszy filmik na moim kanale, mam nadzieję, że nie ostatni, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Kilka tygodni temu na jednej z grup na Facebooku czytałam rozmowę grupowiczek, które podjęły temat właśnie kalendarzy adwentowych. Dziewczyny rozmawiały między sobą o takich kalendarzach, które warto zainwestować pieniądze, które są naprawdę tego godne, że tak powiem, i bardzo interesujące, czyli zawartość jest odpowiednia do ceny. No i słuchajcie, tam dziewczyny między innymi wymieniły kalendarz ze sklepu Nati Nati, czyli kalendarz z kosmetykami naturalnymi. I powiem Wam szczerze, że bardzo mnie to zainteresowało, bo ja w zeszłym roku kompletnie nie znałam tego sklepu. Dziś już wiem dokładnie, co to za sklep. I miałam taką małą nadzieję na to, że ten kalendarz pojawi się również w tym roku, bo bardzo chciałabym sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak opowiadały dziewczyny. I co się okazało? Kalendarz przyszedł do mnie. A dzisiaj mogę go Wam pokazać. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tego kalendarza, zobaczcie taką przybitkę, jak ten kalendarz do mnie przyszedł, jak on był pięknie zapakowany, no i jaka była moja reakcja, gdy otworzyłam opakowanie i zobaczyłam, co znajduje się w środku. Zanim jednak pokażę Wam sam kalendarz, to muszę zwrócić uwagę na to, jak pięknie przyszedł on do mnie zapakowany. Zobaczcie, Nati Box by Kosmetologia Naturalnie. Przepiękna czerwona wstążka, akcenty. Nawet zobaczcie, jest tutaj taka karteczka. Co prawda kot pobrudził mi oczywiście karton, bo nie mogło być inaczej, ale już go otwieram i zobaczycie zawartość. Zaznaczę jeszcze, że kompletnie nie wiem, jak to w środku wygląda, czego mam się spodziewać, więc dla mnie będzie to naprawdę niesamowita niespodzianka. Jak widzicie, ściągnęłam już wstążkę, żeby było szybciej i uwaga, otwieramy. O wow, zobaczcie, jakie to jest przyjemne i miłe. Anito, z ogromną przyjemnością przekazujemy Nati Box drugą edycję. Życzymy, aby każdy Twój dzień rozpoczął się z uśmiechem. Podpisy ekipy Nati Nati, jest również kosmetologia naturalnie. Zwróćcie uwagę na te szczegóły, akcenty. Coś, słuchajcie, wspaniałego. Widzę, że mamy tutaj też zabezpieczenie. Dobra, już wiem, o co chodzi. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie, naturalnie wygląda. I to nie jest taki typowy kalendarz, jakiego bym się spodziewała, a właśnie coś takiego. I powiem Wam również, że na początku troszkę się zastanawiałam, dlaczego Nati Box, a nie kalendarz adwentowy. Teraz już doskonale rozumiem, dlaczego Nati Box, ponieważ tutaj mamy w tym oto kartonie wszystkie kosmetyki, właśnie tak fajnie popakowane, naturalnie. I oczywiście każdy z nich jest oznaczony po kolei numerkiem, więc cała zabawa w tym, żeby wyszukać sobie odpowiedni numerek i później go otworzyć. No dobra. Ale zaraz przejdziemy do omawiania wszystkiego, co tutaj się znajduje. A powiem Wam, że wygląda to naprawdę przepięknie i z drugiej strony też wyjątkowo. No bo nie jest to taki zwykły kalendarz, a bardziej właśnie taki box. Wszystkie elementy naturalne. Super, naprawdę super pomysł. Moi drodzy, o co tak naprawdę chodzi w tych kalendarzach adwentowych i dlaczego kalendarz Nati Nati? Powiem Wam, że ja osobiście uwielbiam w grudniu, dzień po dniu, do świąt, otwierać kalendarze adwentowe. Czy to kalendarze z czekoladkami, czy to z herbatą, czy to z kosmetykami, zawsze sprawia mi to jakąś przyjemność i też umila każdy dzień, odliczając właśnie do świąt. No i tutaj wkracza kalendarz Nati Nati. Nazwa
Natty Box, druga edycja, by Kosmetologia Naturalnie. Na początku troszkę mnie to zastanawiało, o co chodzi, teraz już doskonale wiem. Oczywiście druga edycja, bo w zeszłym roku pierwszy raz taki kalendarz pojawił się w sprzedaży, a Kosmetologia Naturalnie, dlatego że Agnieszka z kanału Kosmetologia Naturalnie sprawdziła wszystkie te kosmetyki, które znajdują się właśnie w edycji, w drugiej edycji, pod względem składów. I myślę, że dzięki temu możemy mieć większą pewność, że będą to naprawdę fajne kosmetyki, właśnie między innymi jeśli chodzi o składy. Druga ważna sprawa to jest właśnie sama ta zawartość kalendarza, bo jak wiecie, sklep Natty Natty ma w sprzedaży marki kosmetyków naturalnych. Oczywiście są też inne produkty w sprzedaży, produkty naturalne, ale właśnie w tym kalendarzu adwentowym znalazły się marki tworzące produkty naturalne i większość z nich to nasze polskie marki, polskie manufaktury, polskie marki kosmetyków. Dzięki temu mamy taką możliwość, że dzień po dniu możemy odkrywać jeden z 25 magicznych prezentów i poznawać właśnie te nasze polskie marki. Oczywiście w tym kalendarzu znajdą się też inne marki kosmetyczne zagraniczne, naturalne, ale zdecydowana większość tych marek to powinny być właśnie te polskie. I tutaj też zaznaczę, że nie sprawdzałam, jakie są to marki, zrobię to za chwilę z Wami, nie mam pojęcia, jakie są to kosmetyki. Wiem, że będą tam produkty do pielęgnacji twarzy, ciała, jak również włosów. Zaraz będziemy odkrywać i sprawdzać co i jak. Ale moi drodzy, muszę tutaj jeszcze podkreślić bardzo ważną sprawę. Otóż sklep podaje nam, że wartość tych produktów, które znajdziemy w kalendarzu, to jest aż ponad 900 zł. A uwaga, kalendarz jest w sprzedaży w cenie około 400 zł, czyli jest to nieco ponad mniej niż połowa. I zaraz się przekonamy, jak rzeczywiście z tą zawartością, czy są tam jakieś próbki, a może wszystkie kosmetyki są pełnowartościowe. Tak jak powiedziałam, nie wiem, co znajduje się w środku, nie mam pojęcia i zaraz z Wami sprawdzę co i jak. Ale moi drodzy, idea kalendarzy adwentowych, no to oczywiście otwieramy dzień po dniu i mamy jakąś tam niespodziankę. Czyli nie do końca też wiemy, co w tych kalendarzach się znajduje. Ale oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was kupuje takie kalendarze nie tylko dla siebie, ale na przykład w prezencie dla swoich bliskich. No i chcecie inwestować w kalendarz, który będzie miał rzeczywiście fajną zawartość, a cena będzie adekwatna do tego, co znajdziemy w środku. Lub też kupujecie takie kalendarze, żeby na przykład część zawartości tego kalendarza podarować swoim bliskim. Czyli na przykład w tym okresie grudniowym otwieracie kalendarz i później komuś te kosmetyki, które niekoniecznie dla Was są odpowiednie, prezentujecie. I właśnie część z Was będzie chciała wcześniej przed zakupem takiego kalendarza znać jego zawartość, a część nie. Dlatego też, moi drodzy, ci, którzy chcą zobaczyć, co znajduje się w kalendarzu, niech oglądają dalej. Ci natomiast, którzy chcą mieć niespodziankę i nie chcą wiedzieć, co jest w kalendarzu, niech przesuną sobie w tej chwili film do tej minuty, która Wam się tutaj wyświetli. Tam będzie już podsumowanie kalendarza i też zaznaczam, nie rozwijajcie opisu, ponieważ w opisie zostawię Wam linki do każdego z tych produktów, które pojawi się, całą listę tych produktów i do każdego z nich, który pojawi się dzień po dniu, a to dlatego, że wszystkie z tych produktów są również dostępne w sprzedaży w sklepie Natty Natty. No dobra, to co? Jesteście gotowi? Zaczynamy. Kalendarz mam już tutaj przygotowany, w razie czego wzięłam sobie nożyczki, gdybym musiała coś tutaj przeciąć, uciąć i tak dalej, mam nadzieję, że jednak nie. No ale dobra, zaczynamy, słuchajcie. O, i szukamy numerku 1. Powiem Wam, że to jest niezła zabawa, a akurat trafiłam idealnie na sam początek. I zobaczymy, co tutaj takiego się znajduje pod numerkiem 1. No dobra, mamy markę Moisture,
pierwszy raz, słuchajcie, słyszę o tej marce. Naturalny krem do skóry naczynkowej. Skóra podrażniona, odwodniona, ściągnięta, przebarwienia pozapalne, trądzik różowaty, rumień, widoczne naczynka. O, powiem wam, że bardzo ciekawie się zapowiada. W ogóle zobaczcie, jakie piękne opakowanie. No i mamy 30 ml. Jeszcze w dodatku napisane robione ręcznie. Bardzo ciekawie. 30 ml, 6 miesięcy przydatności od otwarcia, ekstrakt z lukrecji, z miłożąbu japońskiego, niacynamid, olej z pestek, malin. W ogóle przepiękne, słuchajcie, to opakowanie. Bardzo ciekawa marka. Muszę się z nią lepiej zapoznać, bo już mi się podoba, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale pierwszy produkt trafiony, pełnowartościowe opakowanie. Dobra, lecimy z kolejnym. No i mamy numer 2. Tak wygląda, zapakowane troszkę jak taki cukiereczek. Już wyciągam i sprawdzę. Oho, zobaczcie. Kolejny pełnowymiarowy produkt i tym razem jest to marka Manaslu Outdoor. Ja już o tej marce słyszałam. Podobno ma świetne kosmetyki ochronne, kosmetyki nawilżające, chroniące przed działaniem promieniowania, przed działaniem smogu i nie tylko. I tutaj mamy, o, techniczny krem ochronny z SPF 50. I tak jak mówię, kolejne pełnowymiarowe opakowanie w numerku 2. Mamy numer 3, znalazłam i sprawdzamy, co teraz tutaj się znajduje. Kolejny cukiereczek. To będzie jakaś buteleczka. Miałam rację. No, słuchajcie, zobaczcie. Kolejny, trzeci pełnowymiarowy kosmetyk i tym razem mamy markę Anwen, 30 ml. Olej brokułowy. Myślę, że większość z was doskonale zna markę Anwen, czyli kosmetyki naturalne do pielęgnacji włosów. A ja tego produktu kompletnie nie znam. I co jest fajne, znowu mamy pełnowymiarowe opakowanie. Czyli słuchajcie, to już 3 kosmetyki z pełnowymiarowym opakowaniem. A olej brokułowy? Super sprawa. Lecimy dalej. Znalazłam numer 4, który prezentuje się właśnie tak. Tutaj znowu będzie jakiś kartonik i nie będzie to próbka. Proszę bardzo, mamy markę Ava. Laboratoria Ava, marka, która znana jest na rynku już naprawdę od wielu lat i tworzy świetnej jakości kosmetyki naturalne. A tutaj znajdziemy certyfikowany, organiczny krem z ekstraktem z marchwi. Czyli coś fajnego w sumie na okres jesienno-zimowy, żeby też lekko dodać sobie koloru na naszej skórze. O, właśnie, wyrównanie kolorytu skóry. Tak przy okazji powiem wam, że kiedyś jak byłam małą dziewczynką, a to było dawno temu, to pierwszy kosmetyk z marchwią, który dała mi moja mama, to był kosmetyk marki Soraya. I pamiętam, że wtedy byłam nieźle po nim pomarańczowa. To taka mała ciekawostka, słuchajcie. Ale świetnie. No i mamy tutaj naturalna kuracja regenerująca. Mamy markę Ava. Pojemność, już wam mówię, 50 ml. Jeśli nie znacie jeszcze marki Ava, no to będziecie mieli okazję, żeby ją sobie przetestować. Lecimy z kolejnym okienkiem. Moi drodzy, numer 5 wygląda tak. I już widzę, że będzie to jakaś tubka. Przynajmniej taką ma tutaj formę. I zobaczmy sobie. O! Tego nie znam, a jest to jeden z kultowych produktów tej marki, czyli Equilibra. I mamy tutaj Extra Aloe Dermo Gel. Świetnie, 98% zawartości aloe vera, 150 ml, duża tubka, a w ogóle ekstrakt z aloesu to jest cudowna sprawa. No i marka Equilibra, która, słuchajcie, to jest ciekawe, jest znana bardzo dobrze we Włoszech i bardzo też intensywnie tam stosowana przez kobiety, nie tylko. Numer 6 prezentuje się tak, otwieramy i to będzie znowu jakiś kartonik.
O, proszę bardzo, marka Yoop, którą myślę, że też wszyscy doskonale już znają. Mamy tutaj kwiat lipy i naturalny krem do rąk. Ja ten produkt co prawda już doskonale znam. Kiedyś chyba nawet pokazywałam Wam go na moim kanale przy okazji omawiania kremów do rąk. Coś mi tak jakoś się wydaje. Świetny, świetny skład, piękny zapach, kwiat lipy, no i krem do rąk marka Yoop, jak najbardziej na tak. Moi drodzy, popełniłam małe faux pas, bo niestety okazało się, że jako numer 1 pokazałam Wam numer 7. A to dlatego, że niedokładnie przyjrzałam się, jakie są tutaj numerki. Więc zróbmy taką małą zamianę. Tak to jest, jak się otwiera kalendarz na żywo. Numer 7 to był ten krem do cery naczynkowej, a numer 1 to będzie... Też widzę jakieś fajne, duże opakowanie. Teraz zobaczymy, co to jest. O! I to jest nowa kosmetyka. Zobaczcie, mamy tutaj maskę do włosów, róża i miód. Różą i miodem płynąca. Fajnie się zapowiada. Skład z tyłu 120 ml. Opakowanie szklane. W ogóle Nova Kosmetyka to jest bardzo ciekawa marka, muszę Wam powiedzieć, bo ona w ofercie ma dużo fajnych kosmetyków naturalnych, ale też fajne takie hasła przewodnie, które mogą Was bardzo zainteresować. Czyli mamy kolejny produkt, tym razem coś do włosów i kolejne pełnowymiarowe opakowanie. Numer 8, otwieramy i sprawdzamy. Czekajcie, czekajcie. O, jest. W ogóle zwróćcie uwagę na to, jak każdy z tych numerków, z tych prezentów jest pakowany. O! Tadam! I mamy Nakomi. Nakomi i tutaj mamy Magic Dust, czyli oczyszczający taki puder, zawierający ekstrakt z... Tutaj widzę olejek ze słodkich migdałów. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Poczekajcie, zerknę sobie na skład. Gdzie ten skład jest? O, tutaj. Mamy tutaj, o, na przykład oczyszczający taki proszek z kukurydzy, mamy kaolin, czyli mamy glinkę, mamy niacynamid, mamy właśnie olejek ze słodkich migdałów, oczywiście zapachy, no a marka Nakomi, jak wiecie, jest to marka, która słynie z tego, że ma przepiękne opakowania, cudowne zapachy swoich kosmetyków, no i oczywiście tworzy produkty naturalne. No i znowu mamy pełnowymiarowe opakowanie o pojemności 20 gramów. Numer 9, kolejna tubka. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Ho, ho, ho. Było Nakomi, to jest teraz młodsza siostra, czyli marka Fluff. I mamy 150 ml śmietankę do ciała, odżywczą, nawilżającą, która zawiera ekstrakt z jabłek, olejek z awokado, no i pachnie śliwką i czekoladą. Powiem Wam, że ja te śmietanki już bardzo dobrze znam do ciała, ale jeszcze o tym zapachu jej nie miałam, więc z przyjemnością sobie przetestuję ten zapach, zobaczymy jak się sprawdzi. No a Fluff, kolejne słodkie opakowania i przesłodkie, przepiękne zapachy. Moi drodzy, czas na numer 10. Tak wygląda opakowanie, czyli oprawa naszego, powiedziałabym takiego, no właśnie, okienka. Numer 10. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu będzie jakieś szklane opakowanie. Coś tak podejrzewam. Albo znowu jakiś olejek. Zaraz zobaczymy. Czekajcie. Tak, miałam rację. I tutaj mamy InfoSkin, bioaktywny olejek regenerujący paznokcie, dłonie i stopy. Słuchajcie, pierwszy raz słyszę o tej marce. Wiem, że jest bardzo ciekawa, bo na pewno większość z Was, a przynajmniej te osoby, które znają kosmetyki naturalne, będzie doskonale znała większość tych marek. Ja nie i jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę poznać właśnie na przykład InfoSkin, czyli ten bioaktywny olejek regenerujący. I tutaj mamy 50 ml. Wyciągi roślinne, olejki, rzeczywiście skład bardzo, bardzo tutaj widzę intensywny, taki bogaty. Będę testować, będę sprawdzać, zobaczymy. No i szklana buteleczka, pełnowartościowe opakowanie, kolejne udane okienko. A teraz, co skrywa się pod numerem
11? Nie, wybaczcie, to 17. Poczekajcie, znajdę 11. Jest! Mamy to! No i teraz sprawdzimy, co tutaj takiego jest. Ale już wyczuwam, słuchajcie, że jest jakaś tubeczka. Mniejsza, co prawda. Tak. Widzicie to? Only Bio. Czyli tutaj znowu mamy regenerujący krem do rąk CBD z olejkiem CBD, 99% składników pochodzenia naturalnego, 75 ml, a marka Only Bio, marka, która korzysta z naprawdę bardzo fajnych surowców ekologicznych, organicznych, naturalnych. No i ostatnio robi dosyć duży taki boom na naszym rynku kosmetycznym. Fajnie, będę mogła sobie przetestować ten krem do rąk. Kompletnie go nie znam, chociaż poznałam już kilka kosmetyków tej marki. No, ale tym bardziej, skoro mamy tutaj olejek CBD. Moi drodzy, numer 12. Jakieś okrągłe opakowanie. I tym razem, ale słodkie to opakowanie. Sami zobaczcie. Tutaj mamy mus do mycia twarzy od marki Lak Peelingujący. Naturalny mus do mycia twarzy. O tej marce też oczywiście już słyszałam i nawet przetestowałam kilka produktów, o których dowiecie się za jakiś czas, ale tego produktu nie znam, tego kosmetyku nie znam. Wygląda, że ma fajną konsystencję, tak jak sobie tutaj patrzę. Dobry dla wegan, czyli nie będzie żadnych substancji pochodzenia od zwierzęcego. 100 ml, kolejne pełnowartościowe opakowanie, ale to opakowanie, no sami zobaczcie, jest... No przepiękne, przepiękne. Moi drodzy, lecimy z numerkiem 13. I tutaj już czuję, że będzie jakiś kartonik. Tak. Mamy, bardzo proszę, Wianek, Sylweko i mamy nawilżający krem pod oczy do skóry suchej i wrażliwej z ekstraktem z nasion lnu. Czyli widzicie, kolejne opakowanie, krem pod oczy. Tak naprawdę jak patrzę sobie tutaj, mam je wszystkie rozłożone, słuchajcie, te kosmetyki, to do tej pory mamy tak, podkreślam, preparaty do włosów, mamy olejki, mamy coś do dłoni, mamy coś do ciała, no i mamy kosmetyki do twarzy. Czyli jest tak, jak informuje nas sklep Nati Nati, rzeczywiście mamy tutaj te kosmetyki. No ale dobra, jesteśmy przy numerze 13, zaraz zobaczymy jak z 14. Numer 14 to takie maleństwo. Co to takiego może być tutaj? Może jakiś tusz do rzęs? Nie, no ale przecież nie było informacji o tym, że mam jakieś kosmetyki makijażowe, raczej pielęgnacyjne. Czekajcie, muszę się do tego dostać. No wygląda jak tusz do rzęs, a nie, przepraszam, zobaczcie, to jest serum do rzęs i brwi od marki Naturolowa. Nie znam, ale świetnie. Jaki mamy skład? Przede wszystkim jako pierwszy olejek rycynowy, widzę olejek kokosowy, olejek ze słodkich migdałów, witaminę E, witaminę C i jeszcze jeden olejek. No totalnie naturalny produkt, 7 ml, czyli jest to również pełnowartościowy kosmetyk, marka nowa dla mnie, ale z wielką przyjemnością, słuchajcie, przetestuję, zobaczymy, czy moje brwi i rzęsy będą mocniej, intensywniej rosnąć, albo staną się, wiecie, długie jak firanki. No super, dobra, czyli mamy już za sobą numer 14, sprawdzamy teraz 15. Okej, i tutaj mamy już duży kartonik. Duży kartonik. A co to takiego będzie? Uwaga, uwaga, jesteście gotowi, widzę jakieś ładne opakowanie. Super Siberica. Super Siberica Professional i tutaj mamy coś, czekajcie, czekajcie, co to takiego jest? To jest wegański peeling do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów. Cytrynowiec, żeńszeń i biotyna. No idealnie. Myślę, że naturę Siberikę chyba też większość z nas już doskonale zna. Fajne kosmetyki, które mają substancje aktywne pochodzące m.in. z Rosji. Mamy produkty wegańskie i coś do włosów.
Idealnie wpasował mi się ten produkt, z przyjemnością go przetestuję, a wy wiecie, że ja peelingi do stosowania na skórę głowy wam bardzo polecam. Uważam, że to są świetne produkty i każdy powinien mieć taki jeden peeling w swojej pielęgnacji włosów. No dobra, numer 15 mamy już za sobą. Powiem wam, że jak na razie jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj mam. Ok, moi drodzy, mamy numer 16 i wygląda to tak. Ciekawe, co tutaj się znajduje. Może jakaś maseczka? Fajnie by było, gdyby to była jakaś maseczka. Może maseczka w płacie? Albo może jakiś... No, oczywiście, że tak, miałam rację. No jak mogłoby być inaczej? Zobaczcie. I mamy również maseczkę w płacie. Honey Green Aqua Bomb. Jest to marka Wonder? Nie. Jest to marka Haru Haru. Czyli to będzie jakaś marka koreańska, marka tworząca kosmetyki naturalne na bank. Nie znam kompletnie, ale tym bardziej muszę się przyjrzeć tej marce, bo skoro mamy markę koreańską i kosmetyki naturalne, to jest aż coś, powiedziałabym, bardzo, bardzo ciekawego. I co tutaj mamy? Haru Haru, nawilżająca maska w płacie ze sfermentowaną zieloną herbatą i miodem. Bardzo jestem ciekawa, jak sprawdzi się na mojej skórze. Bardzo. Super, numer 16, mamy maskę, słuchajcie, lecimy dalej, wyciągam numer 17. Tandam, mamy 17, czekajcie, wymacam, zobaczymy, co tu jest. To będzie jakaś buteleczka z pipetką. Powiem wam, że to jest niesamowita frajda, otwierać każde takie okienko. To jest tak wszystko popakowane, jak wygląda jak cukiereczki. Rzeczywiście powiem wam, że mamy wrażenie, jakbyśmy otwierały cukiereczki. Już nie mówiąc o tym, że cała jestem w tej trawie, nieważne, ważna jest zawartość. Dobra, i mamy tutaj DS, proszę bardzo, markę DS, Rokitnik, wzmacniające wodne serum do twarzy, pojemność, uwaga, 30 ml, świetny skład, bardzo fajna marka, ja jestem jak najbardziej na tak. Mamy już za sobą 17, lecimy z numerkiem 18 i słuchajcie, zbliżamy się już do końca. 18 to coś dużego i coś ciężkiego. Tak. Coś dużego, coś ciężkiego. Czekajcie, czekajcie. To będzie jakiś kartonik. I mamy tutaj Naturalis. Takie fajne, naturalne pudełko. A w ogóle zobaczcie, jak też fajnie zrobione, bo tutaj tak wycięte. I co my tutaj mamy? Bio Vital Night Cream Mask. Czyli będzie biowitalny krem maska na noc. 99,9% substancji pochodzenia naturalnego. Olej z opunkcji figowej. Olej ze słodkich migdałów. Voluform. Świetnie. Laboratoria Naturalis. Już gdzieś o tej marce słyszałam i muszę się jej bliżej przyjrzeć, bo ktoś mi nawet mówił ostatnio z moich widzów, że bardzo fajne kosmetyki. Także będę mogła sobie teraz przetestować 50 ml, kolejne pełne opakowanie. Zobaczymy, jak Laboratoria Naturalis sprawdzą się na mojej skórze. Było przed chwilą coś dużego, to teraz numer 19. Tada! Coś maleńkiego. Czekajcie, czekajcie. Może to będzie jakiś peeling do ust albo balsam, bo one zazwyczaj mają właśnie takie opakowania. Czekajcie, już sobie tu wyciągam. Co my tutaj mamy? Ini Mini. Widzicie to? Ini Mini. To jest marka, o ile dobrze pamiętam, która tworzy kosmetyki dla mam, kobiet w ciąży i noworodków, ale też dla osób posiadających skórę wrażliwą. No i rzeczywiście mamy tutaj ochronny balsam do ust, pojemność 12 gramów, tak się prezentuje, z przyjemnością przetestuję. Ja co prawda nie jestem mamą i nie jestem też w ciąży, ale jestem posiadaczką skóry wrażliwej i myślę, że warto się takimi kosmetykami zainteresować. Ini Mini. Będę testować, będę sprawdzać. Numer 19 mamy już za nami. Lecimy z numerem 20. Uwaga, uwaga. Mamy numer 20. Czekajcie, już to rozpakowuję. O! A tego się nie spodziewałam. Zobaczcie, nawet w takim fajnym woreczku. I mamy tutaj Fito Spa.
A FitoSpa to luksusowy beauty olejek. Zobaczcie. Czyli myślę, że to będzie coś do ciała, do twarzy. W ogóle jak ładnie zapakowane, zwróćcie uwagę. Ciekawe. Marki FitoSpa nie znam, jeśli chodzi o te kosmetyki, natomiast słyszałam już o nich też bardzo dużo dobrego. Kosmetyki naturalne, wegańskie, fajne, surowce naturalne. Witamina E. Będę sprawdzać, będę testować, zobaczcie. No i mamy tutaj pojemność, czekajcie, jest jakaś informacja, jaką mamy tutaj pojemność, nie, no nie widzę, no nieważne, będzie na pewno podane na stronie. Także mamy FitoSpa w numerku 20 i jeszcze 4, a w sumie to 5, lecimy. Numer 21, żeby było szybciej, nie przedłużać. To będzie jakiś słoiczek. Czekajcie, czekajcie. Ale chciałabym wam powiedzieć, że przy okazji mam tutaj wszystko na dole rozłożone. Już moje koty tutaj leżą. Okej. Naturalny peeling do ciała. Zalotna Monika. Czekajcie, to jest marka, o ile się nie mylę. Marka. Och Natura, no właśnie. Och Natura, słyszałam o tej marce, że bardzo fajne jest to, że możecie sobie między innymi spersonalizować opakowania, czyli napisy, które tutaj się znajdują. A tutaj mamy znowu pełnowartościowe opakowanie, peeling solny, pachnie mango z nektarynkami. Nie, nie będę na razie go otwierać. Zrobię sobie dzisiaj z nim kąpiel. Ale jak mango i nektarynki, to słuchajcie, jestem kupiona. Moi drodzy, numer 22. Mamy tutaj kolejne opakowanie. Esito. I jest to liftingująca maseczka do twarzy, szyi, dekoltu z winem lodowym. Brzmi super. Skład widzę, że też jest bardzo, bardzo bogaty. 99% substancji pochodzenia naturalnego. No i oczywiście marka Esito, która słynie z fajnych surowców, fajnych kosmetyków. Dobra, 22 z nami. To teraz lecimy z numerkiem 23 i 23 prezentuje się tak, otwieramy, sprawdzamy, kolejne szklane opakowanie, już czuję, ale tym razem mamy hydrolat ogórkowy z aloesem i jest to Manufaktura Natura. O tej marce też słyszałam, że podobno tworzy świetne kosmetyki. Hydrolat ogórkowy z aloesem zapowiada się rewelacyjnie. 50 ml z wielką, wielką przyjemnością. Przetestuję ten produkt i odkryję markę. A teraz lecimy z numerkiem 24. No i mamy to nieco mniejsze opakowanie, ale już sprawdzimy, co tutaj się znajduje. To też pewnie będzie jakaś buteleczka. Przynajmniej tak wygląda. Tak. O, patrzcie na to. A, perfum. 20 ml. Jest to marka Renovality. I widzę tutaj, że są to perfumy w postaci olejku. A o ile dobrze pamiętam, jest to marka, która korzysta z bardzo dobrej jakości olejów. Z przyjemnością przetestuję. Sprawdzimy, zobaczymy. No i moi drodzy, mamy numer 25, który jest zapisany jako prezent. O dużym, dużym opakowaniu. Czekajcie, już wyciągam szybciutko, raz, dwa. Co to takie to będzie? Coś pewnie do ciała. Jest, mamy. Patrzcie na to, jest to marka Hagi. I mamy tutaj naturalny skrab do ciała z gałką muszkatołową i cynamonem. Jestem przekonana, że będzie pachniał ciepło i idealnie na zimę. Super. I 300 gramów, słuchajcie, 300 gramów opakowań. No dobra, dobrnęliśmy do końca zawartości. Natybox, druga edycja. Moi drodzy, czas na podsumowanie. I muszę wam powiedzieć, że to była niesamowita frajda otwierać z wami wszystkie te okienka, te cukiereczki, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy naturalny z Nati Nati. I muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystkie produkty, które tutaj dzisiaj wam pokazałam, są po pierwsze w pełnowartościowych opakowaniach. Czyli
mogę się założyć, że rzeczywiście, tak jak podawał, jak były podane informacje w sklepie, że wartość tego to około ponad 900 zł, więc może rzeczywiście tak być, bo mamy tutaj naprawdę fajne marki. Większość z nich to są marki polskie i też szczerze się przyznaję, marki, których jeszcze nie znam i z wielką przyjemnością poznam. Także uważam, że rzeczywiście ten kalendarz jest warty zainteresowania. Polskie marki w większości. Wszystkie kosmetyki naturalne. Ani jednej próbki. Same pełnowartościowe produkty. Mamy coś do ciała, do twarzy, do włosów, do rąk. Mamy olejki, mamy kremy, mamy balsamy. Naprawdę wow. I nie dziwię się, że dziewczyny na grupie opowiadały, że zeszłoroczny kalendarz był taki dobry. Bo myślę, że tegoroczny kalendarz jest równie dobry i wart zainteresowania. A na zakończenie dzisiejszego filmu mam jeszcze dla Was kilka ważnych informacji. Pierwsza jest taka, że od 5 do 22 listopada w sklepie Nati Nati będzie odbywał się jarmark świąteczny. I tam znajdziecie m.in. kosmetyki i nie tylko w różnych fajnych atrakcyjnych cenach. Będzie taka zakładka, w którą sobie tam wystarczy kliknąć i można przejrzeć ofertę, czyli sklep Nati Nati robi dla nas fajne świąteczne prezenty, kosmetyki i nie tylko, różnego rodzaju produkty w atrakcyjnych cenach, więc myślę, że warto sobie tam wejść. Oczywiście w opisie do filmu zostawię Wam link. A teraz moja niespodzianka dla Was. Uwaga, uwaga! Moi drodzy, jeśli zostawicie pod tym filmem komentarz, w którym odpowiecie na takie dwa moje pytania, a mianowicie, czy podoba Ci się idea kalendarzy adwentowych? Jeśli tak, to jakie polskie marki masz ochotę znaleźć w tego typu kalendarzu? No i teraz zaczynamy zabawę, bo wszystkie osoby, które odpowiedzą na moje pytania w kalendarzu, wezmą udział właśnie w takim, powiedziałabym, takim małym rozdaniu. Wybiorę pięć osób, które napiszą być może najciekawsze, być może zabawne komentarze w odpowiedzi właśnie na te moje pytania, a dzięki temu od sklepu Nati Nati otrzymają darmową przesyłkę na produkty znajdujące się właśnie w tym jarmarku świątecznym. Czyli jeśli coś Was zainteresuje, będziecie mogli sobie to kupić, nie dość, że w atrakcyjnych cenach, to jeszcze dostaniecie darmową przesyłkę. Myślę, że warto odpowiedzieć na komentarz, kto wie, może akurat szczęście tobie się przytrafi. Myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o otwieranie kalendarza adwentowego. Pierwszy tego typu filmik na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat właśnie tego kalendarza. Czy jesteście nim zainteresowane? Czy spodobała Wam się zawartość? Co myślicie na temat tych kosmetyków? A może wiecie co? Dajcie nawet znać w komentarzach, czy znacie te marki, o których Wam dzisiaj tutaj opowiedziałam i które Wam przedstawiłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się jak zawsze w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!